Boom. Oh. Cześć z tej strony, Artur. Witam na kolejnym streamie na kanale Buduj Historię. Dziś, niestety, będę sam. Dziś nie będzie ze mną Wiktora. Bardzo mi przykro z tego powodu. Ojej, mikrofon mi się schował. Bardzo mi przykro z tego powodu, niestety, Wiktor dzisiaj bardzo, bardzo zalatany, w związku z tym nie dołączy do transmisji. Wiktor, pozdrawiam. Trzymaj się tam byku, natomiast oficjalnie chciałem pozdrowić i pogratulować Wiktorowi, ponieważ słuchajcie, nasz dzielny Wiktor zdał maturę próbną z matematyki na bardzo wysokim, 60% poziomie, a pamiętajcie, że matura próbna. Zawsze jest, a w zasadzie zazwyczaj jest, dużo trudniejsza niż normalna matura. Więc Wiktor, dobra robota. Tym bardziej, że Wiktor jest humanistą zupełnie jak ja, więc taki wynik z matury to naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. Słuchajcie, mam dużo fajnych informacji dla Was, więc nie będę przedłużał tego wstępu. Natomiast, bardzo ważny komunikat dla wszystkich z Was. Patroni. patroni, którzy patronujecie projektowi Buduj Historię w serwisie Patronite, czyli Max Spornuk, Adamas Węskus, Maciej Brick oraz trzech anonimów, będę miał dla was wielką niespodziankę, ale o tym dopiero za jakiś czas. Ja wam bardzo dziękuję za wsparcie. Pamiętajcie, że Dzięki temu, że jesteście patronami w serwisie Patronite macie specjalny status patrona. Na serwerze Discord, przypomnę uruchomiony został serwer Discord, buduj historię. Link znajdziecie w opisie do transmisji. I dziś po zakończonym streamie zapraszam na chwilę właśnie na serwer Discord. Tam będziemy mogli przez chwilę na kamerkach pogadać. I jeszcze rozwinąć parę tematów, które będą dzisiaj na streamie. Przypomnę tylko dla zapominalskich, że o. Tu, tu macie link do Tipli. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Buduj Historię, śmiało możecie wysyłać do Necika. Moi drodzy, dużo wiadomości, dużo wiadomości. Przede wszystkim mam tutaj, słuchajcie, przy sobie prawdziwy skarb czyli no dosyć wyjątkowe pudełko, które rozpakuję przy Was, ponieważ, ja, słuchajcie, jeszcze nie widziałem tych cudów nie miałem czasu jeszcze na nie zerknąć. I nie widziałem ich na żywo, i Wy będziecie pierwszymi osobami na planecie Ziemia, którzy nie są pracownikami KOBI, którzy zobaczą te cacka. O Boże, jakie to jest śliczne. Słuchajcie, kto zgadnie, co to takiego? Kto zgadnie? Piszcie na czacie, co to takiego, ale ja już widzę. O Boże, jakie to jest dobre. O, Dobra, słuchajcie, krótko mówiąc, nie będę Was tutaj trzymał w niepewności. No więc krótko mówiąc, słuchajcie, to są prototypowe Jeepy Willysy w skali 1 do 35. O rety, jakie to jest dobre. O kurczaczki. No słuchajcie, to są prototypy, ale jak to wygląda? Ale ciężkie są. Ja nie spodziewałem się, że one będą takie ciężkie. Eee, dobra, ja nie będę chytrus. Ja wam też pokażę. Eee, więc. O, ale to dobrze wygląda. Eee, ale one są super. O kurczaki. Dobra, zaczniemy od przyczepy. Popatrzcie, tak wygląda przyczepa. O, ale one z ekstra. Ale ciężka jest. Słuchajcie, tak wygląda przyczepa. Przypominam, że to są prototypy, więc one nie mają żadnych nadruków. Ale super. Dobra. No to przejdźmy do konkretów. O czego zaczniemy? Zaczniemy od tego lisa. Spójrzcie, jaki on jest śliczny. rety. Tak wygląda na dłoni. Popatrzcie, więc e, skala 1 do 35, ale słuchajcie, on jest fantastyczny. Ach, na wizualizacjach nie wygląda tak dobrze jak w rzeczywistości. E, przede wszystkim, słuchajcie, jest e, nowy, y, nowe okno, nowy klocek. Y, okno, popatrzcie. O, red. Tutaj zaznaczam, nie ma nadruków. Popatrzcie, jest zupełnie nowy grill. E, jest zupełnie nowy grill. Jest zderzak. Mamy tutaj, popatrzcie, maskę specjalnie zrobioną. O Boże, słuchajcie, on jest fantastyczny. Na, w, w transmisji nie będziecie widzieli tak dobrze jak, jak ja go widzę, ale on jest po prostu. Słuchajcie, on jest fantastyczny. Ale ciężki jest, tam jest nabite sporo kroca, słuchajcie. Ale popatrzcie jak jest zrobiony od spodu. No naprawdę. Ja Wam powiem, że to jest arcydzieło klockowe. To jest kompletny sztos. Więc takie Willisiki śliczne. Co my tu mamy? Tu mamy ciężki karabin maszynowy jeszcze do Willisa. No, powiem Wam, dla mnie kompletny sztos. Ja jestem zachwycony tymi ulicami. Wam jeszcze pokażę dwa obok siebie. Aha, bo tutaj się e, łopatka odpadła. To może tego wezmę tu, a tego wezmę tu. No, powiem Wam, śliczne są. Śliczne są te wilisy. Ja jestem nimi oczarowany. Zaznaczam, że one nie mają nadruków. Finalna wersja będzie zawierała nadruki. No powiem wam, że bajka. Więc e, Willisy będziecie mogli zobaczyć na żywo w Krakowie. Jeżeli wybieracie się na Book Game e, do Krakowa, e, to zapraszam was bardzo serdecznie, ponieważ na tych targach od 1 do 3 marca spotkacie e, tam stoisko Kobi. E, będę na tym stoisku ja. Ale uwaga, będzie również Wiktor, przyjedzie specjalnie z Poznania, więc jeżeli macie czas i ochotę, zapraszam na targi Book Game w Krakowie. Wiele, wielu fanów Kobi i wielu pasjonatów historii ogólnie pisało, że, że bardzo by chcieli, żebyśmy odwiedzili Kraków. Proszę bardzo, będziecie mieli okazję w dniach 1, 2, 3 marca na targach Book Game, czyli na targach krakowskich. Będziecie nas mogli spotkać ze stoiskiem Kobi. Szykujemy dla Was sporo niespodzianek. Wieziemy dla Was Dioramę D-Day, zupełnie nową, dopiero co zbudowaną. Bierzemy dla Was no, dużo, dużo, dużo atrakcji, więc myślę, że będzie naprawdę dobra zabawa. Więc wbijajcie, zapraszam serdecznie. Oczywiście będziemy mieli stoisko sprzedażowe, więc będzie można na, na miejscu kupić zestawy Kobi. Więc, tak jak mówię, szykuje się. Dobra, dobra zabawa. Napiszcie na czacie, jeżeli ktoś się wybiera. Wiem, że na pewno, że Mikołaj Wujtowicz się wybiera, który widzę jest na czacie, więc bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Ale oprócz Mikołaja, jeszcze, jeszcze wiem, że parę osób się wybierało na grupie dyskusyjnej Kobifans, o tym pisaliście. Jakub Guzik pisze, no to z Rudbertem z Rzeszowa. Tak, Jakub Guzik też pisał właśnie, że nas odwiedzi, więc bardzo się cieszę. Kobi Kocur pyta, czy było już rozwiązanie do grywki konkursu 16 na 16? Nie, nie było. Przypomnę, że do poniedziałku mieliście minionego czas. Natomiast oficjalne rozwiązanie, i oficjalne ogłoszenie tych wszystkich wyników. Nastąpi w przyszłym tygodniu, dlatego, że słuchajcie, mam taką specjalną niespodziankę dla tych, którzy zwyciężyli w konkursie: że oprócz tego klockowego miksu, w paczce znajdą również taką specjalną niespodziankę, specjalny upominek, który udało się wyczarować. Więc bądźcie cierpliwi, dostaniecie specjalne powiadomienie od firmy DPD na maila i, i pewnie na numer telefonu z informacją. Że paczka została dla Was nadana. Planujemy wysłać paczki w przyszłym tygodniu, więc spodziewajcie się, że w przyszłym tygodniu powinny wyjść paczki z nagrodami konkursowymi. Jakub Guzik, ja melduje się w sobotę. No to bardzo się cieszę. Grzegorz K też wspominał, że będzie na targach, a w zasadzie, że się wybiera na targi. Więc mam nadzieję, że się spotkamy. Tomasz Zalewski pisze: wszystko wskazuje na to, że się wybierzemy. Bardzo się cieszę, Tomek, że się zobaczymy. Mam, na tak, mam, mam taką nadzieję. Widzę, że Marcel z kanału Horyzonty, Horyzonty Historii się pojawił. Słuchajcie, Marcel był w poniedziałek, we wtorek w Warszawie. Odwiedził mnie w Kobi Hobby Center. Nagrał tam parę fajnych filmików. No i też widziałem, szykuję. Różne fajne materiały dla Was, więc bardzo serdecznie polecam jego kanał. E, zajrzyjcie na e, kanał Horyzonty Historii. Ale żeby tego było mało, słuchajcie, Wiktor e, Środecki, nasz dzielny Wiktor na swoim kanale e, historycznym Bełkot zaczyna robić fenomenalne wyświetlenia, w szczególności e, na shortach. Polecam jego shorty e, historyczne i polecam też shorty na kanale Horyzonty Historii u Marcela. E, naprawdę chłopaki robią dobrą e, robotę. Już nie wspomnę o, e, e, o Kanale Pebrix, który w ogóle jakiś wybuchł, ma niesamowite wyświetlenia i naprawdę dużo się dzieje. Teraz dopiero zauważyłem, że słuchajcie, tutaj mam strasznie zdemolowany regał z tyłu, bo tutaj e, wszyscy go dotykali, psuli i przesuwali, ale pokażę Wam jaki fajny budynek w skali 1 do 72 zbudował Marcel Wielichowski. E, świetny, świetny model. Wygląda naprawdę super, idealne do grania, właśnie w Bitewniaka w skali 1 do 72. Tym bardziej, że będziemy w tego Bitewniaka w tej skali dużo grać. Uff, ale się nagadałem. Dziś szalony dzień, bo słuchajcie, bardzo dużo się dzieje. No, my jutro o 6 rano wyjeżdżamy do Krakowa, więc mam nadzieję, że się ze wszystkim wyrobię i. I że się to wszystko uda jakoś rozsądnie ogarnąć. Zapraszam też Was na oficjalny kanał Kobi, gdzie pojawił się vlog z wyjazdu do Kielc. Ten vlog nie jest jakiś spektakularny, bo tam niewiele spektakularnych rzeczy się działo, ale mam nadzieję, że i tak Wam się spodoba i że warto go obejrzeć. No dobrze. Dany ty, kobi, pisze Artur, a co z moją paczką konkursową? Wysłałem na e-maila dokładnie, a już się miesiąc kończy. Słuchajcie, bo wy to macie, w ogóle jesteście specjalistami w wysyłaniu maili zupełnie nie tam, gdzie trzeba. Ja za każdym razem, gdy. Ogłaszam konkurs, mówię na jaki adres mailowy maila trzeba wysłać. Natomiast dany ja sprawdzę to i wyjaśnię, dowiem się, co, co, co się dzieje z Twoją paczuchą. Staram się na bieżąco, jakby realizować te rzeczy. Natomiast pamiętajcie, że w przypadku zwycięstwa w konkursach no czasem trzeba troszkę poczekać na, na paczki, ale zawsze warto, bo zawsze paczki przychodzą na czas. Prędzej czy później. No dobrze. Elżbieta pyta, czy będzie jeszcze łódź Higginsa wersja limitowana? Nie, raczej nie będzie już dostępna. Te zestawy się już dawno wyprzedały. Może jeszcze czasem coś się pojawi w sklepie internetowym, ale nie liczyłbym na to specjalnie. Myślę, że tutaj pod tym względem no jakby kto kupił w odpowiednim czasie ten jest szczęśliwy, kto nie kupił. Ten, no niech żałuje. Natomiast jest dostępna zwykła barka e, desantowa e, w sprzedaży, a już wkrótce e, do sprzedaży trafią e, nowe Willis w skali 1 do 35. Więc myślę, że wszyscy powinni być szczęśliwi i wszyscy powinni być zadowoleni. Przemek pisze: Na razie jako jedyny czołg, na jaki czekam, to 7TP. No ale stary jest, przepiękna instrukcja. E, na grupie dyskusyjnej KobiFans instrukcja zdjęciowa jak zbudować 7TP. Naprawdę da się to zrobić, tym bardziej, że w Kobi Hobby Center są dostępne klocki na sztuki. Co wciąż w promocji, więc miksy klockowe można zgarnąć bardzo fajne, więc naprawdę jeżeli się ktoś przyłoży to jest w stanie z tego skompletować bardzo fajny model. Tym bardziej, że można sobie wygrzebać po prostu te klocki, które są potrzebne. Eee, P -p -p P -P Krzysztof Brzoski. Arturze, co w sprawie mojej zaległej nagrody za konkurs? Bo tydzień temu e, mówiłeś, że sprawdzisz, a jak na razie nie ma od ciebie żadnych informacji. E, Krzysztof, nie potrafię Ci odpowiedzieć teraz na to pytanie. E, jeżeli e, e, są jakieś zaległe przesyłki dla was, to napiszcie na info. Historię. O, wysłałem Wam na czacie w tej chwili adres mailowy. Piszcie na ten adres mailowy zapytanie. Tylko napiszcie konkretnie, o jaką nagrodę chodzi, za jaki konkurs na jaki adres i ja to wtedy sprawdzę, bo y, wy często piszecie właśnie na czacie, że o w, 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 nie macie informacji o konkursie, albo nie macie w, w, informacji o wysyłki, a później się y, okazuje, że wysłaliście gdzieś y, niekompletne dane, y, gdzieś ta paczka poszła, y, albo posłaliście kompletne dane, ale nie na ten adres, gdzie trzeba, więc y, no, muszę to sprawdzić. No niestety y, często jest przy tym y, sporo zamieszania. No dobrze. Dobrze, słuchajcie, to ja wiem ja wiem wszystko. Tak jak mówię, dzisiejszy stream będzie nieco krótszy, bo ja się przygotowuję do wyjazdu do Krakowa. Wyjeżdżamy o 6 rano, a jeszcze jest naprawdę sporo do zrobienia i sporo do pakowania. Tym bardziej, że dzisiaj Wiktora nie ma, więc bez Wiktora to trochę lipa na, tym, na, na streamie, ale. Mam nadzieję, że Wiktor wkrótce się pojawi przy kolejnym streamie, więc będziecie go mogli znowu zobaczyć. A póki co, jeżeli macie ochotę nas spotkać na żywo, to zapraszam jeszcze raz do Krakowa 1, 2 i 3 marca. W Krakowie widzimy się na targach Book Game. Będę ja, będzie Wiktor i będzie spora ekipa od Kobi. No dobrze, słuchajcie, to w zasadzie tyle z mojej strony, tak jak mówię, dzisiaj bardzo krótki streamek, ale dzisiaj naprawdę dużo jest jeszcze do zrobienia. Zapraszam Was już za chwilę na, na Discorda, jeżeli chcecie jeszcze ze mną zamienić trzy słowa. To tam na kamerkach będziemy mogli pogadać. Ale to tak na, na chwileczkę, tylko bo mówię, muszę wracać do pakowania i kłaść się grzecznie spać, bo jutro wyjazd. Tyle słuchajcie z mojej strony. Jeszcze raz Was serdecznie pozdrawiam. Śledźcie uważnie media społecznościowe Kobi i media społecznościowe Buduj Historię. Będziemy wrzucać materiały z Krakowa, z Targów Book Game. Zobaczycie, jak to wszystko wyglądało. A teraz żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego wieczoru. Do zobaczenia. Cześć.